Zwykle sam rozpoczynam te spotkania. Dzisiaj jest mi dużo przyjemniej, bo razem z przeuroczą towarzyszką podróży po dzielnicy, pani Małgorzata Jarosz-Basztabin. Dzień dobry, pani Małgorzata. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy w miejscu, pani Małgorzato, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie inaczej wyglądało i tu, i tam, gdzie niebawem będziemy. Dokładnie tak. Ponad 18 lat temu, kiedy się tutaj wprowadziłam, tam były pola, a tam wyprowadzaliśmy psy na spacer. No to tak naprawdę za chwilę dowiedzą się Państwo, kto będzie bohaterem naszej opowieści, a bohaterką właściwie będzie Malinka, czyli część dzielnicy piątej. Przez tych kilkadziesiąt lat tutaj zmieniła się i społeczność, zmieniło się otoczenie, zmienili się ludzie. Fajnie się tu żyje? Świetnie się tutaj żyje. Tak sobie myślę, że nie chciałabym się stąd wyprowadzać. Jestem jedną z tych osób, która znalazła swoje miejsce na ziemi. Naprawdę tutaj jest i bezpiecznie, i jesteśmy zaopatrzeni absolutnie wszystko. Nasze dzieci mogą pójść do przedszkoli, do szkół. Mamy przychodnie. Właściwie na terenie naszej dzielnicy możemy robić wszystko. I cieszę się, że ona tak szybko pięknieje i jest dużo miejsc, w których możemy spędzać czas wolny. Natomiast to jest fragment, tak naprawdę tak jak jesteście razem połączeni jako dzielnica piąta, złożona również z Malinki i Gosławic. Tak. Również i pewnie w wielu działaniach jesteście wspólnie razem jako Rada Dzielnicy połączeni i pewnie mnóstwo takich ciekawych rzeczy w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat też miało miejsce tutaj. My się cieszymy, że w tym roku możemy się cieszyć tym, że jest dzielnica Malinka, bo jej ostatnio nie było, więc fajnie, że razem z kolegami z części Gosławic możemy wspólnie zmieniać tą naszą przestrzeń. Oczywiście przed nami jest taki plac rekreacyjny, który będzie wyposażony niedługo w dodatkową siłownię, o którą prosili nas seniorzy. Będzie też takie miejsce, gdzie można będzie odpocząć, bo będą żagle, które spowodują, że troszeczkę cienia też będzie padało, ponieważ jest to przestrzeń bardzo otwarta. Planujemy też nasadzenia, myślimy też o naszych przedszkolakach, o uczniach szkół. Jeszcze w tym roku będą mieli niespodziankę, no trochę wyjątkową, bo wyjątkowy czas. Cały czas myślimy o tym, żeby nasze tereny, nasze miejsca, do których chodzimy na co dzień, były coraz piękniejsze i żeby tutaj każdy chciał spędzać właśnie czas. Pani Małgorzato, dziękuję za to wprowadzenie nas w dzielnicę Malinka. Skoro pani Małgorzata tak pięknie opowiedziała nam o tej przestrzeni, która tutaj ma być w postaci różnego rodzaju przedsięwzięć i miejsc zielonych, to pozwolicie Państwo, że początek tej opowieści właśnie związany będzie z miejscami wypoczynku i rekreacji. No to sprawdźmy, czy rzeczywiście, tak jak mówił nasz pierwszy gość, to jest miejsce wypoczynku, rekreacji, odpoczynku. Rzeczywiście, kiedy wchodzi się tu, kiedy stoi się, patrzy na te zielone przestrzenie, na boiska, na... No właśnie, przyznam szczerze, tego jeszcze nie widziałem w naszych opowieściach. To są chyba popularne bóle, ale pewnie najlepiej, jakbym poprosił eksperta do nas. Czy można pana prosić tutaj? Proszę bardzo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dobry, pan Waldemar Grzyl, jak dobrze rozpoznaję. Witam serdecznie, tak, panie Waldemarze. Jeszcze z czasów redakcję. Wychowania fizycznego, pamiętam, jako nauczyciela wychowania fizycznego. Tak to było, no taki był los. Widzę, że skończyłem kultywuje i... pan część, że tak powiem, nauczania sportowego, bo to chyba niełatwe. Patrzę, że kilka zainteresowanych osób grą w bóle. Jeszcze tego nie widziałem, powiem panu w swoich odcinkach. Cieszymy się, że ta gra zdobywa coraz więcej popularności u nas w Polsce, jest ocieplenie klimatu i z tego powodu, jak na południu Europy, staje się ta gra coraz bardziej popularna. Także i zyskuje popularność wypoczynek i rekreacja, bo te tereny zupełnie inaczej wyglądają, kiedy pamiętam tych kilkadziesiąt lat temu, w latach 80., kiedy tu przychodziło się na szare blokowisko. Tak, prawda. Rada dzielnicy na pewno bardzo dużo zainwestowała w miejsca rekreacyjne. Są i miejsca dla dzieci, dla młodzieży, tych, którzy uwielbiają ćwiczenia fizyczne. Zresztą tam widać, jak ćwiczą. No i trzy prostokąty, które przez pewien okres czasu nie było wiadomo, do czego służą. Mhm. Są to bulodromy. Cieszymy się, bo możemy tutaj robić rozgrywki z większą ilością osób. Polega to na czym?
na trafieniu do tej malutkiej białej kulki, która się nazywa świnko. Tutaj się gra do 13 punktów. Panie Waldemarze, ale może pan pozwoli mnie dać szansę sobie spróbować, bo przyznam szczerze, nie miałem jeszcze możliwości i chęci wiele, ale zagrania w bóle, jeszcze jak je schodzę po dzielnicach, to nie miałem okazji. Ależ, panie redaktorze, serdecznie zapraszam. Zaraz udostępnimy sprzęt. Niesamowita rzecz. Grałem w różne rzeczywiście gry sportowe, ale do tej pory jeszcze w bóle zagrać mi się nie udało. Pozwólcie państwo, żebyśmy chociaż fragment tego filmu spróbowali przećwiczyć. Mogę dwie? Będzie mi łatwiej. Proszę państwa, to jest niesamowite. Udaję się do tego miejsca. Chociaż z ducha jestem bardzo usportowiony, to powiem państwu, że jeszcze tylko i wyłącznie znam to z filmów francuskich i niekoniecznie w filmach o żandarmie Louisie Dufiné. A zatem próba numer jeden. Brawo! Dobry jestem? Wow! I próba numer dwa. No ta była gorzej, ale średnia się udała, tak? Zgodnie teraz z zasadami, a żeby było wiadomo, kto wygrał, poproszę pana redaktora tutaj. Mogą być wątpliwości. Nie, przegrałem, tamta niebieska jest dlatego, dalej. I dlatego... Bliżej znaczy się. Tutaj mamy 9,5 cm, a tutaj mamy 9, a więc niebieska wygrała. Ale gratulujemy. Miejsce drugie całkiem niezłe. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Powiem szczerze, wow, jeszcze tak frapującego momentu nie miałem, by właśnie spróbować podczas realizacji tego projektu zagrać w coś na żywo. Skoro jesteśmy na zewnątrz, to rozpoczniemy teraz cykl naszych spotkań wewnątrz. Chociaż to pierwsze miejsce wewnątrz, powiem państwu, będzie absolutnie związane jeszcze z wypoczynkiem i rekreacją. Udamy się bowiem na wspinaczkową ściankę. Raz, dwa, trzy, cztery. Krótka przerwa. Zaskoczyłem państwa. Ja przyznam się szczerze, że siebie też zaskoczyłem. Nie spodziewałem się, że na malince nie tylko, że pogram w bóle, ale że jeszcze będę na wysokości kilku metrów na wspinaczkowej ściance K2 Arena. Dzień dobry, pani Julia Maliszewska wraz z nami. Witam. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Pani Julia wspięła się szybciej, drodzy państwo, ode mnie. Trochę zazdroszczę, nie ukrywam, ale kiedy jest się codziennie w takim miejscu, to chyba jest, pani Julio, trochę łatwiej. Ale żeby była jasność, drodzy państwo, tu grzybów zbierać nie będziemy. Zdecydowanie nie. Absolutnie. Jak się to fachowo nazywa? To są chwyty. Chwyty. Każdy kolor odpowiada tak naprawdę za inną drogę na ścianie. Proszę państwa, jeszcze tu są drogi. Ja myślałem, że to jest zupełnie co innego. Wyglądało mi z dołu jak takie huby drzewne, ale nie. Ale już teraz na poważnie mówiąc, K2 Arena to miejsce, które od niedawna towarzyszy mieszkańcom Malinki. To jest miejsce chyba i dla rodzin, dla tych, którzy lubią spędzić czas tak bardzo miło, sympatycznie, ale trochę się też zmęczyć i pewnie dla sportowców. Dwa lata, prawda? Już tu działacie. Tak, działamy dwa lata. Miejsce jest zdecydowanie przystosowane do wszystkich. I do amatorów, tych, którzy chcą spróbować pierwszy raz, tych, którzy wspinają się, ale zdecydowanie jest to dla nich rozrywka i taki element spędzania wolnego czasu, jak i dla profesjonalistów, sportowców, którzy chcą się zmęczyć i potrenować. Przy K2 Arena gdzieś ten taki element klubu sportowego też istnieje, dlatego że i ta wspinaczka taka stała się też przecież elementem sportowym tak naprawdę. Tak, jak najbardziej. Jest to element sportowy, jest to już w tej chwili dyscyplina sportowa, więc u nas, tak jak mówię, treningi takie profesjonalne również się odbywają, jak i sekcje wspinaczkowe, czyli zajęcia grupowe i dla dzieci, i dla młodzieży, a także dla dorosłych. To jest to taka forma, która pozwala nam też na jakiś taki dodatkowy rozwój fizyczny, bo ja się namęczyłem jak smok, proszę państwa. Jest to sport bardzo wysiłkowy, trzeba mieć naprawdę sporo siły, ale nie jest to taki element, który gdzieś tam na początku dyskwalifikuje nas przed tym, żeby zacząć się wspinać. Ale ścianka to tylko jeden z elementów poszczególnych miejsc, które tutaj są, bo można, że tak powiem, ogólnorozwojowo również
u Was troszeczkę tego czasu spędzić zarówno dla dorosłych i dla tych najmłodszych. Oczywiście, oprócz tego, że mamy ściankę wspinaczkową, gdzie wspinamy się z asekuracją, mamy również strefę boulderingu. To jest asekuracja. Tak, to jest autoasekuracja, czyli ta autoasekuracja pozwala nam na to, żebyśmy mogli przyjść tutaj wspinać się samodzielnie, bez partnera, który będzie nas asekurował na linie. Natomiast można się wspinać również w strefie boulderowej, tam wspinamy się bez asekuracji, wchodzimy i schodzimy. Ale oprócz tego oferujemy również siłownie i zajęcia fitness, typu yoga, zdrowy kręgosłup, zajęcia indoor cycling, czyli zajęcia rowerowe. Pracujemy 7 dni w tygodniu i zapraszamy... To ile treningów wejdę na szczyt? No, 14 myślę, że... metrów, proszę Państwa. Myślę, że jak się Pan postara, to jeszcze tak 2-3 treningi, takie porządne i szczyt będzie lekko osiągnięty. Dobrze, niech to będzie mój Everest w takim wypadku. Pani Julio, dziękuję bardzo za spotkanie. K2 Arena. Pozwólcie Państwo zatem, że udam się, skoro rozpoczęliśmy teraz już przygodę taką wewnętrzną, to udam się na pewno w miejsce jeszcze na koniec naszych spotkań, które gromadzi, myślę, zupełnie inną część społeczności Malinki, a jest też równie bardzo ciekawe. Teraz będzie okazja, by przyjrzeć się miejscu tak jak zdecydowanej większości miejsc tutaj, tych zbudowanych w latach 80. tego wielkiego blokowiska, ale jakże urokliwego miejsca dzisiaj pięknego, zielonego, z miejscami do rekreacji, do zabawy, ale także miejsca, w którym to tu, ci mieszkańcy, którzy kilkadziesiąt lat temu już przecież przyjechali, by pracować, by osiedlić się, by mieszkać, znajdują swoje miejsce. Dom dziennego pobytu Malinka. Właśnie to jest to miejsce, do którego zajrzeliśmy i które będzie na pewno miejscem niezwykle ważnym dla tej społeczności. Stąd i rozmowa z panią Katarzyną Sawicką. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam. Kierownik domu dziennego pobytu Malinka. Przyglądam się temu miejscu i zastanawiam się, jak ten czas tutaj upływa, dlatego że wchodząc tu pomyślałem sobie i przypomniałem sobie miejsce i te bloki, i budynki, i tę szarą strefę, a teraz zupełnie kolorowe wszystko zewnątrz i piękny, kolorowy budynek. I tu są mieszkańcy, którzy tak naprawdę od pradziejów, czyli tych kilkudziesięciu lat, znajdują się i znajdują swoje miejsce. Tak, właśnie w listopadzie mija nam 10 lat naszej działalności i to jest serce jakby tego osiedla. Tutaj 10 lat temu przychodzili ci młodzi seniorzy, którzy dopiero co przechodzili na emerytury, czyli mieli około 55-60 lat. I tak naprawdę to ci ludzie stali się sercem tego domu, ponieważ to oni wnieśli swoje doświadczenie, swoje zainteresowania i swoją energię w ten dom. Ta społeczność była taka specyficzna ze względu właśnie na to miejsce. Tutaj sporo jest bloków wojskowych, sporo bloków, gdzie mieszkają emerytowani nauczyciele. I właśnie większa część tej grupy społecznej trafiła tutaj do nas, do naszego domu dziennego pobytu. Cały czas te zajęcia przez 10 lat były prowadzone, bardzo intensywne. Ten dom tętniał życiem, ten dom był takim też klubem fitnessowym, ponieważ przez to, że przychodzili do nas młodzi seniorzy, a właściwie w 90% seniorki, spowodowało to, że no jednak te zainteresowania tym zdrowym stylem życia, fitnessem, były na pierwszym rzędzie. Dlatego też tych zajęć fitnessowych jest bardzo dużo i stąd też teraz, przez ten okres, kiedy jesteśmy zamknięci, działamy w sieci, działamy online, ponieważ też duża część naszych seniorów korzysta z portali społecznościowych i dzięki temu możemy z nimi gdzieś tam się łączyć. 10 lat, jubileusz będzie specjalnie świętowany, skoro pani mówi, że to była właśnie jesień. Jubileusz w listopadzie tego roku. Natomiast ze względów na sytuację mamy nadzieję, że w przyszłym roku, w czerwcu, uda nam się już zaakcentować to dziesięciolecie i mam nadzieję, że tutaj będziemy naprawdę hucznie świętować. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani Katarzyna. Dziękuję serdecznie. To, proszę Państwa, wewnątrz i powolutku kończy się nam ta nasza przygoda w dzielnicy 5 na Malince, ale pożegnamy się, skoro zaczęliśmy na zewnątrz, to pożegnamy się też na zewnątrz, by raz jeszcze pokazać Państwu te piękne obrazki z Malinki, a być może spotkać także i kogoś ciekawego, kogoś z mieszkańców, kto tutaj też na co dzień żyje i pracuje. I znów, drodzy Państwo, ta podróż minęła nam niezwykle szybko. Mówiłem, że być może jeszcze kogoś ciekawego spotkamy z mieszkańców. No i proszę,
Miałem wrażenie, że niemalże na służbie, bo powinienem Państwu powiedzieć, że nasz ostatni dzisiaj gość, pan Piotr Chwastowski, którego witam. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Kojarzyć się chyba powinien Państwu z mundurem policyjnym, ale być może młodszej części społeczeństwa, panie Piotrze, bardziej z muzyką i z klipem, który pan stworzył już niejednym, jako śpiewający policjant. Niech pan powie, czy to również jest taka śpiewająca dzielnica, bo pan żyje w niej już 30 lat. Tak, od 30 lat jestem mieszkańcem Malinki, zmieniając różne mieszkania, natomiast cały czas w tym obrębie, bo uważam, że to jest najlepsze miejsce do mieszkania. Trochę inaczej teraz, prawda? Tak pięknie zielono, kiedyś tak, to tak, zdecydowanie się to zmienia, bo tutaj są różne prace remontowe, upiększające, także żyje się tutaj coraz wygodniej i coraz ładniej. A kiedyś mówiło się, że dość niebezpieczna dzielnica. Pytam pana także i z racji funkcji jako policjanta oceny tego właśnie miejsca pod kątem także i bezpieczeństwa. Myślę, że tutaj nie ma tego problemu. Ogólnie Opole jako miasto jest miastem bezpiecznym i Malinka tutaj jakoś nie wybija się poza jakieś tam złe normy. Jest tutaj naprawdę przyjemnie. Ja przez pół roku mieszkałem w Londynie i troszkę bym porównał właśnie Malinkę do takich dzielnic londyńskich, gdzie mieszkańcy potrafią przeżyć całe swoje życie i nie wychodzić poza dzielnicę. Malinka jest taką dzielnicą samowystarczalną. Panie Piotrze, a kiedy będzie taki dzielnicowy koncert? Wiadomo, że teraz musiałby być wersja online śpiewającego policjanta dla mieszkańców Malinki. Ja wielokrotnie to powtarzałem, że ja jestem artystą studyjnym, nie chcę skończyć mojej kariery jak pewna żona wokalisty, ich troje, która wystąpiła raz na żywo i zakończyła swoją karierę. Nie ma to jak szczerość. Nie, jestem świadomy swoich niedomagań muzycznych. To jest bardziej hobby, takie jakieś ujście pewnych emocji, natomiast nie roszczę sobie praw do tego, żeby nazywać się muzykiem profesjonalnym. Kiedy zobaczymy nowy teledysk, nową piosenkę, nowy pomysł, bo być może przyjdzie panu taki pomysł o zaśpiewaniu, taki jak pan Jan ze Śródmieścia śpiewa o swojej dzielnicy. Znaczy, powiem tak, paradoksalnie moja cała przygoda z rapowaniem zaczęła się od konkursu na piosenkę z okazji 800-lecia Opola, gdzie tam zupełnie przypadkowo wysłałem swoją piosenkę i zająłem 5. miejsce. Także zapraszam na kanale YouTube, jest Bezpieczne Opole. Piotr Chwastowski razem z dziewczynami z Opole Jaw Choir. Jest taka piosenka, to były moje całkowite początki rapowania. Jest to dosyć takie siermiężne, ale może się spodobać. A pozwoli pan nam, żebyśmy w ten fragment w naszym filmie chociażby usłyszeli teraz na zakończenie naszej tej przygody i naszego spotkania? Jak najbardziej, to jest wszystko dostępne w internecie. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. Zobaczmy, jak ten teledysk, który ma już swoje lata, dzisiaj właśnie się ogrywa specjalnie dla Państwa. I tym muzycznym akcentem, tak jak i właśnie w Zakrzowie, kończymy nasze spotkanie na Yo-Yo Malince. Dziękuję.